Minęła 19. Piotr Kieraga, witam i zapraszam na główne wydanie informacji telewizji Republika. Prezydent Andrzej Duda rozpoczął konsultacje w sprawie przyszłego rządu. Dziś rozmawiał z przedstawicielami Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości z Mateuszem Morawieckim na czele i delegacją Koalicji Obywatelskiej pod przewodnictwem Donalda Tuska. Koalicja Obywatelska i Lewica zapowiadają, że kiedy tylko przejmą władzę, zlikwidują Instytut Pamięci Narodowej i Centralne Biuro Antykorupcyjne. Z kolei Polskie Stronnictwo Ludowe ma łagodniejszy przekaz i zapowiada odpolitycznienie tych instytucji. Pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego Marcin Horała poinformował, że inwestorem CPK zostało konsorcjum Vinci Airports i IFM Global Infrastructure Fund. Inwestor wyłoży 8 miliardów złotych na budowę CPK. W samo południe w Pałacu Prezydenckim rozpoczęły się konsultacje głowy państwa z komitetami wyborczymi. Jako pierwsi z prezydentem spotkali się przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości. Później odbyły się rozmowy z przedstawicielami Koalicji Obywatelskiej. Jutro prezydent wysłucha delegacji Trzeciej Drogi, Lewicy oraz Konfederacji. Kto ma największe szanse na utworzenie rządu, sprawdzał Konrad Chmioła. Na spotkaniu z prezydentem Prawo i Sprawiedliwość reprezentowali premier Mateusz Morawiecki, szef klubu PiS Ryszard Terlecki oraz rzecznik partii Rafał Puchenek. Czekamy na decyzję pana prezydenta. Jestem przekonany, że pan prezydent powierzy tę funkcję panu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Jeśli ma powstać rząd większościowy, to w oparciu o trzy kluby, mianowicie Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Czy to się uda, to wszystko będzie zależeć od kilku tygodni rozmów pana premiera. Przed południem liderzy partii opozycyjnych wydali wspólne oświadczenie, w którym zadeklarowali gotowość do utworzenia rządu. Kandydatem na premiera będzie Donald Tusk. Jesteśmy gotowi do utworzenia rządu. Dziękuję za potwierdzenie deklaracji, że lider partii największej w tych wyborach po stronie opozycji dostanie na pewno trudną misję tworzenia rządu, ale to oczywiście zależy od prezydenta. Prezydent jeszcze przed wyborami deklarował, że na premiera zostanie desygnowany kandydat ze zwycięskiego komitetu wyborczego. Są możliwości jednak przekonania programowego do wspólnego rządzenia, jeżeli taką misję byśmy mieli powierzoną. Jak pani widzi, od dłuższego czasu, od kilku dni właściwie, ale trwają bardzo intensywne rozbieżności programowe w ramach właśnie Platformy Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Lewicy. Już się zdążyli pokłócić o kwestie związane z programami społecznymi. Opozycja próbuje wymusić na prezydencie jak najszybsze wyznaczenie kandydata na premiera. Konstytucja mówi ogólnie o tym, czym powinien się kierować prezydent, a mianowicie nie tylko przeczuwaniem nad przestrzeganiem konstytucji, ale jednocześnie tego, co służy straży i obronie suwerenności i bezpieczeństwa państwa polskiego. To jest takie, można powiedzieć, nieetyczne wręcz naciskanie na pana prezydenta, wręcz doprowadzanie do sytuacji, kiedy zostają zmuszane przez część polityków do tego, aby podejmował swoją decyzję, ponieważ te wszystkie przez niego podejmowane działania są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, zgodne z naszą konstytucją i w całości wypełniają te terminy, które są wskazane. W wywiadzie dla tygodnika Solidarność prezydent Andrzej Duda wskazał, że jeśli nowy rząd będzie chciał odejść od dotychczasowej polityki w zakresie inwestycji, budowania bezpieczeństwa Polski, obronności lub programu świadczeń społecznych, to dojdzie do konfliktu interesów. Andrzej Duda, myślę, dobrze pamięta czasy Lecha Kaczyńskiego i tego, jak wyglądała współpraca, czy raczej brak współpracy z ówczesnym rządem Platformy i zapewne liczy się z tym, że czeka go powtórka z tamtego czasu. No i myślę, że jest w obliczu najtrudniejszej decyzji w całej swojej politycznej karierze. Pierwsze posiedzenie Sejmu musi się odbyć w ciągu 30 dni od daty wyborów, czyli do 14 listopada. W ciągu następnych dwóch tygodni prezydent musi powołać rząd. Jeśli rząd nie otrzyma wotum zaufania, premiera wybierze Sejm. Potrzebna jest do tego bezwzględna większość głosów. W tym scenariuszu nowy rząd zostanie powołany najpóźniej 26 grudnia. To wszystko będzie istotne o tyle, że i partia za półtora roku musi wystawić kandydata, prawda, na kandydata, kandydatkę kogoś na stanowisko prezydenta, bo to jest na dzisiaj partia z największym poparciem, więc no nie może sobie odpuścić jakby tych wyborów i zdecydowanie tego nie zrobi, a z drugiej strony też dysponuje w tym Sejmie największą liczbą mandatów, w związku z tym no też razem z wetem prezydenta może tu blokować niektóre inicjatywy
przyszłego rządu. Publicyści zwracają uwagę na znaczące różnice programowe oraz ideologiczne pomiędzy partiami opozycyjnymi, które chcą tworzyć koalicję rządzącą. Umowa koalicyjna będzie oczywiście trudna w budowie, ponieważ rząd składający się, nie pamiętam, już z kilkunastu partii. No, część tych partii to są wydmuszki, powiedzmy, że realnie istnieje trochę mniej, ale mimo wszystko będzie to dosyć dużo ugrupowań. I no, na pewno budowa takiej koalicji będzie trudna, ale wydaje mi się, że o wiele większy problem mogą sprawić tutaj personalia. Szymon Hołownia, Władysław Kosiniak-Kamysz mówią tak wiele o tym, że potrzeba nam nowej jakości, że potrzeba trzeciej drogi, że trzeba właśnie odejść od polaryzacji, zaproponować Polakom coś nowego, bo oni tego zwyczajnie oczekują, a jednocześnie wskazują na Donalda Tuska, który ma być premierem, to ta rzeczywistość zwyczajnie zgrzyta. Jutro z prezydentem o 11 spotkają się przedstawiciele Trzeciej Drogi, o 13 Nowej Lewicy, a o 15 Konfederacji. Konrad Chmioła, Telewizja Republika. Współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty twierdzi, że Centralne Biuro Antykorupcyjne i Instytut Pamięci Narodowej powinny być zlikwidowane. Z kolei PSL nie ma w programie likwidacji CBA i IPN, natomiast jest zdania, że te instytucje należy odpolitycznić. Szef Koalicji Obywatelskiej Donald Tusk w swoich wystąpieniach wielokrotnie powtarzał, że CBA, IPN i TVP powinno się zlikwidować. Dziś także włączył się do tej debaty Rafał Trzaskowski, który mówił o konieczności likwidacji CBA. Zwróćmy uwagę na to, że pan Trzaskowski jedno z pierwszych postulatów chce realizować, nie mówił o tym raczej w czasie kampanii wyborczej, to jest likwidacja CBA. Służba, która wykryła ogromną aferę korupcyjną, która cuchnie w jego gabinetach korupcją. Sekretarz miasta, zaufany człowiek pana Trzaskowskiego, minister w rządzie Tuska jest tymczasowo aresztowany, bo brał duże łapówki, jak dowozi prokuratura przed sądem. I pan Trzaskowski chce w zemście, w odwecie już likwidować służbę, która to wykryła. A pan Trzaskowski, jego rola w tej sprawie, w tej afery też jest dalej badana. To pokazuje, po co im była ta władza. Instytut Pamięci Narodowej to instytucja państwa polskiego, działająca od 23 lat, instytucja apolityczna. Przypomnę, że prezesa Instytutu Pamięci Narodowej powołuje Sejm większością głosów. Prezesem Instytutu Pamięci Narodowej nie może być żaden polityk. Instytut Pamięci Narodowej to jedno z najmłodszych dzieci polskiej demokracji. Instytucja, która zajmuje się badaniem historii Polski w okresie XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem okresu II wojny światowej i okresu powojennego, a więc badaniem historii Polski w okresie funkcjonowania dwóch totalitaryzmów, niemieckiego nazizmu i sowieckiego komunizmu. Dla środowisk postkomunistycznych Instytut Pamięci Narodowej od momentu utworzenia był solą w oku. Wystarczy przypomnieć, że prezydent Aleksander Kwaśniewski próbował zawetować ustawę o Instytucie Pamięci Narodowej. Przez pierwsze lata Instytut Pamięci Narodowej miał systematycznie obniżany budżet. Rządy postkomunistycznej lewicy próbowały w ten sposób utrudnić funkcjonowanie IPN. Trudno sobie wyobrazić polską historię XX wieku bez badań, jakie zostały wykonane przez pracowników Instytutu Pamięci Narodowej. Przez blisko 200 wysokiej klasy specjalistów, historyków, edukatorów, którzy zajmują się badaniem najnowszej historii Polski. Zapowiedzi, które pojawiły się w ostatnim czasie w przestrzeni publicznej, sugerujące możliwość likwidacji Instytutu Pamięci Narodowej, odbieramy z jednej strony z niepokojem, ale z drugiej strony mobilizuje nas to do jeszcze bardziej wytężonej i ciężkiej pracy dla dobra Polski. Centralny Port Komunikacyjny wybrał inwestora. To konsorcjum Vinci Airports i IFM Global Infrastructure Fund, które chcą wyłożyć na budowę CPK 8 miliardów złotych, a w zamian objąć mniejszościowe udziały w spółce zarządzającej nowym lotniskiem, poinformował pełnomocnik rządu do spraw CPK Marcin Horała.
Jednocześnie poza tym czysto biznesowym aspektem przypomnę, że korzyści związane z budową CPK mają znacznie szerszy wymiar dla Polski, dla polskiego budżetu. Również niedawno opublikowany raport firmy EY pokazuje, że dzięki budowie CPK, dzięki samemu przesunięciu obsługi cargo lotniczego, które obecnie na potrzeby polskiej gospodarki jest zdecydowanie w większości obsługiwane przez lotniska poza Polską, głównie lotniska niemieckie. Więc samo to przesunięcie, które spowoduje, że cargo lotnicze polskie będzie obsługiwane w Polsce, to w perspektywie najbliższych 30 lat około 200 miliardów złotych więcej w polskim budżecie z tytułu wpływów z ceł i z VAT-u od towarów, które to w Polsce, a nie w Niemczech będą przekraczały unijną granicę celną. Jednocześnie podczas zakończonych właśnie przed chwilą obrad Rady Ministrów, Rada Ministrów przyjęła drugi etap programu wieloletniego CPK na lata 2024-30, który zapewnia zakotwiczenie tego programu w finansach publicznych i przyjęła uchwałę o programie taborowym, czyli o tym, w jaki sposób będą pozyskiwane, produkowane z udziałem polskich producentów nowe wagony, nowe składy trakcyjne, pociągi w standardzie kolei dużych prędkości, które następnie będą operowały na tej infrastrukturze wytworzonej przez CPK. Dzięki temu to potężne zamówienie, pewnie w danym roku największe na świecie zamówienie na tabor kolei dużych prędkości, zostanie w znacznej mierze skonsumowane w Polsce i polskie firmy będą mogły dzięki temu zamówieniu budować swoje kompetencje w produkcji taboru kolei dużych prędkości. Natomiast gdyby opozycja miała ten projekt skasować, no to koszty będą gigantyczne, tak ogromne, że trudne do oszacowania. Po pierwsze, te kilka zmarnowanych już miliardów na prace projektowe, planistyczne i pierwsze prace wykonawcze i budowlane, jak również zobowiązania umowne wynikające z zerwanych umów i tak dalej. Około 500 mln zł dofinansowania unijnego już teraz trzeba byłoby oddać, gdyby rezygnować z tych projektów. Po trzecie, oznacza to, że nie otrzymamy pieniędzy z KPO, ponieważ część projektów CPK-owskich ma finansowanie z KPO, więc ich niezrealizowanie oznacza niewykonanie kamieni milowych i niespełnienie warunków, kryteriów bodajże drugiego albo trzeciego wniosku o płatność. Natomiast to wszystko to są drobiazgi w porównaniu z kosztami dla Polski wynikającymi z tego, że będziemy mieli trwale upośledzony system transportowy, wynikającymi z tego, że największe polskie lotnisko to będzie mniej więcej 40. lotnisko w Europie, wynikające z tego, że większość towarów drogą lotniczą do Polski transportowane będzie clone i opodatkowane poza Polską i środki z tego będą wpływały do budżetu głównie niemieckiego, a nie polskiego. Jest to, krótko mówiąc, trwałe pozostawienie Polski w tej gospodarczej lidze B, uniemożliwienie awansu Polski do krajów wysoko rozwiniętych, więc myślę, że tu koszty takie długofalowe można by szacować w bilionach. Rząd przyjął projekt ustawy w sprawie przedłużenia wakacji kredytowych. Z tego rozwiązania będzie można skorzystać także w przyszłym roku, o ile przyszły rząd nie zdecyduje inaczej. Apeluję, by przyszły Sejm nowej kadencji i Rada Ministrów popierały ten projekt i procedowali go jak najszybciej, aby już za styczeń było możliwe skorzystanie z wakacji kredytowych, powiedział minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Z analizy sytuacji kredytobiorców cały czas wynika, że rata pomimo pierwszych obniżek stóp procentowych nadal jest wysoko, znacząco wyższa, najczęściej około dwukrotnie wyższa niż ta, która była w momencie zawierania kredytu. W związku z tym kontynuowanie wakacji kredytowej dla grupy ponad 1 000 000 uprawnionych jest koniecznością. Proponujemy w szczegółowych rozwiązaniach, żeby większość osób, które mają kredyt powyżej do 400 tysięcy złotych, mogło skorzystać z wakacji bez kryteriów. Czyli tak dotychczas na jeden miesiąc w kwartale, czyli 4 razy do roku, do 400 tysięcy nominalnego kredytu przy jego uzyskaniu. Natomiast wszystkie te osoby, które mają kredyt od 400 do 800 tysięcy złotych, tutaj będzie postawione kryterium relacji raty do dochodu gospodarstwa domowego. Jeżeli rata przekracza 50%, wówczas również będzie można z wakacji kredytowych skorzystać. I powyżej 800 tysięcy, gdzie rzeczywiście tę możliwość tutaj ograniczamy. Bardzo nam na tym zależy, żeby już w styczniu, za styczeń możliwe było skorzystanie z wakacji, bo wiemy, że wiele osób na to bardzo czeka, że ostatni miesiąc, z którego skorzystali, to był właśnie październik i kolejny byłby styczeń. Myślę, że z punktu widzenia
kredytobiorców. Z punktu widzenia systemu bankowego to jest bardzo optymalne rozwiązanie, czyli wyklucza tych, którzy naprawdę są w stanie sobie poradzić z ratą i nadpłacali kredyty, bo często tak się zdarzało dla tych, którzy ta rata dla nich nie stanowi wielkiego ciężaru w budżecie. Natomiast dla tych, którzy rzeczywiście mają z tym problem, powinni z tych wakacji skorzystać. I pamiętajmy, że wszyscy ci, którzy ta drobna ilość, kilkudziesięciu tysięcy, która nie będzie w stanie zakwalifikować się do wakacji, ona może również skorzystać z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, bo on nadal obowiązuje, on jest bezterminowy i gdy ktoś popadnie w jakieś problemy finansowe, to tam jest możliwość również do 36 miesięcy przejęcia płatności rat, częściowego nawet umorzenia. Prezydent Andrzej Duda dokonał zmiany w kancelarii. Nowym szefem gabinetu prezydenta został jego dotychczasowy doradca społeczny Marcin Mastalerek i zastąpił na tym stanowisku Pawła Szrota, który z kolei zdobył mandat poselski. Pan minister, Pawle, jesteś tak bardzo dawno. Gratuluję ci tego z całego serca, bo cieszę się, że to nowe wyzwanie cię spotyka. Bardzo odpowiedzialne, bardzo istotne, ale jestem przekonany, że znakomicie mu sprostasz, a co dla mnie najważniejsze, głęboko w to wierzę, że będziemy dobrze współdziałali. Nie tylko przez ten czas, który mnie tutaj pozostał, pracy jako prezydenta Rzeczypospolitej Służby dla naszego kraju, dla Polaków, ale także i później mam nadzieję, że będziemy jeszcze współpracowali przez wiele lat. Ogromnie ci dziękuję i wszyscy trzymamy kciuki za powodzenie twojej następnej misji. Były to decyzje trafne. Masz rzeczywiście, śmiało mogę powiedzieć, niezwykły talent. Ogromnie cieszę się z tego, że z całym tym doświadczeniem, dużym doświadczeniem politycznym, ale w ostatnich latach także i doświadczeniem biznesowym, które zdobyłeś i życiowym, przychodzisz dzisiaj do kancelarii prezydenta, zostawiając pracę, która przynosiła z całą pewnością znacznie lepsze dochody, nieporównywalnie lepsze, że po raz kolejny pokazujesz, jak bardzo ważna dla ciebie osobiście, jako człowieka, jako patrioty jest praca dla Rzeczypospolitej. W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Woli odbyła się kolejna rozprawa w procesie Tomasz Grodzki versus Tomasz Sakiewicz. Marszałek Senatu oskarżył redaktora Naczelnego Gazety Polskiej z artykułów 212 i 216 kodeksu karnego, pomówienie oraz zniewaga. Rozprawa, podobnie jak poprzednie, była niejawna. Sprawa rzeczywiście zaczyna być wyjątkowo dziw, dlatego że już jest kolejny wniosek o uchylenie immunitetu z bardzo poważnymi zarzutami wobec pana marszałka. W kolejnych sprawach związanych z jego szpitalem, ale inne grupy. Tam już przecież ludzie dostali zarzuty, byli aresztowani. Kolejni świadkowie się zgłaszają, obciążają go. Widać po pieniądzach, po świadkach, po przelewach, że ta sprawa jest niezwykle poważna. A pan marszałek się nieustannie chowa za immunitetem. No ale skoro ma większość w Senacie, no to nic mu nie grozi. Grozi dziennikarzom, którzy próbują o tym mówić. Ja przede wszystkim będę zachęcał cały czas, żeby ta rozprawa była jawna, bo to jest jego decyzja. Jeśli jest niewinny, niech pozwoli dziennikarzom wejść na salę i transmitować to, co się dzieje. Zachowuje się jak człowiek winny, bo tylko człowiek winny chowa się za immunitetem, za tajemnicą, nie pozwala innym zobaczyć, jak sprawy się mają. To już 17 dzień palestyńsko-izraelskiego konfliktu, który pochłonął życie ponad 6,5 tysiąca osób po obu stronach. Bezpieczeństwo Izraela nie może być trwałe bez zdecydowanego wznowienia procesu politycznego z Palestyńczykami, oświadczył przebywający w Izraelu prezydent Francji Emmanuel Macron po spotkaniu z premierem Netanyahu. W strefie Gazy i na zachodnim brzegu od początku konfliktu zginęło już prawie 5200 Palestyńczyków, a ponad 15 tysięcy zostało rannych. Z kolei według izraelskiego Ministerstwa Zdrowia w konflikcie po stronie izraelskiej zginęło ponad 1400 osób.
Hamas, który kontroluje Strefę Gazy, przeprowadził masowy, niespodziewany atak na Izrael 7 października. W odpowiedzi izraelskie wojsko prowadzi naloty na siedziby Hamasu w nadmorskiej enklawie. Siły Izraela ostrzelały 400 wojskowych celów w Gazie. Zginęło 3 dowódców Hamasu. Wśród ostrzelanych celów był m.in. jeden z tuneli zbudowanych przez Hamas w 2007 roku. Dziś rano do Izraela przyleciał prezydent Francji Emmanuel Macron, który przekazał wyrazy wsparcia i zaproponował nowy plan pokojowy. Macron spotkał się zarówno z władzami kraju, premierem i prezydentem, jak i przywódcami opozycji, a także z rodzinami porwanych i zabitych przez Hamas Francuzów. Prezydent Turcji Tayyip Erdoğan przedłożył tureckiemu parlamentowi do ratyfikacji projekt ustawy zatwierdzającej kandydaturę Szwecji do NATO. Szwecja złożyła wniosek w ubiegłym roku. Jeszcze tylko Turcja i Węgry nie ratyfikowały szwedzkiej akcesji. To satysfakcjonujące, że prezydent Turcji Erdoğan przekazał protokół ratyfikacyjny tureckiemu parlamentowi. Teraz parlament musi zająć się tą sprawą i oczywiście szanujemy własne procesy tureckiego parlamentu. Żaden inny sojusznik nie ucierpiał przez zamachy terrorystyczne bardziej niż Turcja. Cieszę się, że udało nam się rozwiać uzasadnione obawy Turcji dotyczące bezpieczeństwa w sposób, który umożliwi Szwecji członkostwo. Nie mogę się doczekać powitania Szwecji jako pełnoprawnego sojusznika w NATO w bardzo niedalekiej przyszłości. Ankara czekała, aż Sztokholm wprowadzi ustawodawstwo zabraniające uczestnictwa w organizacjach terrorystycznych. Chodziło o działalność w Szwecji partii pracujących Kurdystanu, uznawanej przez Turcję za organizację terrorystyczną. Premier Kristersson przypomniał, że otrzymał obietnicę od premiera Viktora Orbana, że Węgry nie będą opóźniać procesu ratyfikacji szwedzkiego wniosku. Kristersson poinformował również o postępach w integracji z NATO. 28 najważniejszych szwedzkich urzędów otrzyma specjalną instrukcję. Na ukończeniu jest przygotowanie umowy o współpracy obronnej Szwecji z USA. Siły zbrojne będą gotowe zarówno przyjąć pomoc sojuszników, jak i współpracować z nimi, zapewnił szef szwedzkiego rządu. Na koniec jeszcze gigantyczny karambol w super mgle. Co najmniej 7 osób zginęło, a 30 zostało rannych na obrzeżach Nowego Orleanu w amerykańskim stanie Luizjana w wyniku karambolu z udziałem ponad 100 pojazdów. Do karambolu doszło na autostradzie międzystanowej numer 55. W gęstej mgle najpierw zderzyły się 3 duże pojazdy, a co najmniej 2 spłonęły. W wypadku na moście wzięło udział 158 samochodów. Co najmniej jeden pojazd przeleciał przez barierki i leżał bokiem w wodzie, wynika ze zdjęć opublikowanych przez policję stanową Luizjany. Poszukiwania ofiar wypadku wywołanego reakcją łańcuchową trwały jeszcze kilka godzin po zdarzeniu. Lokalne media informują, że przyczyną wypadku była tak zwana super mgła, czyli mieszanina dymu i wilgoci, podczas której widoczność spada do mniej niż 3 metrów. Więcej aktualnych informacji z kraju i ze świata w naszym portalu tvrepublika.pl. Za chwilę sport i pogoda. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.